Kolejnym gołębiem, którego mamy na sprzedaż z hodowli Piotra Wójcickiego, jest gołąb na niemieckiej obrączce, pochodzący z hodowli Rolfa Huchhausena. I jest to gołąb z 2008 roku, jak widzimy, czerwony. Powiedzmy coś więcej o tym gołębie, może Piotr? To jest tak, to jest gołąb, który pochodzi od mojego kolegi Rolfa, który na chwilę obecną, myślę, że największą kolonię oryginalnych Jansenów od braci Jansen. Ostatnio, jak z nim rozmawiałem, miał około 40 gołębi. Tego gołębia nabyłem od niego, jak był młodym gołębiem. Z tego względu, że jest czerwony, a czerwonych gołębi u Jansena, wiadomo, w ostatnim czasie już było tylko jak na lekarstwo. I bardzo chciałem mieć czerwonego gołębia, bo więcej gołębi Jansen mam od Rolfa. Ale sprzedaję go z tego powodu, ponieważ ten gołąb nie będzie pasował mi do moich gołębi de Klak. No bo wiadomo, czerwonych de Klaków nie ma. Kilka samiczek od Rolfa identycznie będą, azofajnie będą pasowały mi do gołębi de Klak. Będą dołożone po prostu, ale ten gołąb to ze względu na kolor jest na sprzedaż. Jest pochodzi w oryginalnych gołębiach od braci Jansen. Dokładnie, po oryginalnych gołębiach od braci Jansen, także jak ktoś mówi, że nie ma Jansenów, to nieprawda, bo to jest dowód. Z jednej strony jest gołąb z 07 roku o numerze 63-99-036, Late Vos 07, oryginalny gołąb z gołębika braci Jansen. Z drugiej strony, ze strony matki, jest tak samo gołębiem z 2007 roku, tak samo Late Vos 99, także no, dzisiaj na pewno tych gołębi i tak samo jeszcze w jego w rodowodzie dla ciekawostki, na końcu rodowodu jest córka Winter Junge, a więc linia tak samo 019, także gołąb na pewno z pewnym pochodzeniem, no i bardzo rzadki w tej chwili w Polsce. Wątpię, czy jest wiele takich gołębi. Tutaj jeszcze dodajmy, że jest to gołąb o numerze DV08619 z 2008 roku, o numerze końcowym 413, tak. Czerwony samiec. Tak. Także dziękujemy, zachęcamy kolegów do wzięcia udziału w licytacji.